Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Amerykańska wolność i amerykańska demokracja spróchniała, zgniła od środka. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No wszystkie te szmatławce, wszystkie gadzinówki, wszystkie żółte gazety, wszystkie szczekaczki, w zasadzie no to teraz wszystko to jest w polityce, wszystko to jest w biznesie, wszystko to jest w jakichś rozmowach kulturowych, dyskusjach i tak dalej, i tak dalej. No i to wszystko pokazuje koniec świata, tak? Wszyscy straszą, no szczególnie urzędnicy, politycy, straszą nas gdzie tylko można i jak tylko można. No ale teraz cały ten rok, no to pokazał cyniczność i wygodę wszystkich tych ludzi, których interes osobisty czy interes biznesowy po prostu jest przedkładany nad naród, nad państwo, nad społeczeństwo. Przywódcy polityczni, wszyscy dyrektorzy biznesów, media, środki przekazu, ludzie z rozrywki, wszyscy złapali tą możliwość, jaką dała nam właśnie ten rok, a szczególnie ta panika, szczególnie ta pandemia 19 i każdy, wszystkie te grupy jednak użyły tego do popchnięcia swoich jakichś celów. Te motywacje, które mieli gdzieś dawno, gdzieś ukryte, no to teraz wszystko to użyli, przepakowali, przełożyli, założyli te nowe ciuchy, założyli te nowe ubrania, założyli po prostu nowe maski. No i po co? Po to, żeby coś uzyskać dla własnego dobra. Największe firmy, najpotężniejsze firmy, najsilniejsze firmy, można powiedzieć, no do tego jeszcze płaczą nad tym nieszczęściem świata, no ale wykorzystują to jak tylko mogą. Płaczą Amazony, nie Amazony, Facebooki, płaczą nad małymi sklepami prowadzonymi rodzinnie, no ale w zasadzie wykorzystują każdy cal dla swojego użytku. Żaden kryzys nie jest nigdy zmarnowany przez lewactwo. Wszystkie te studia informacyjne, te stacje telewizyjne w tym roku kompletnie opuściły, nawet nie udają, że mają jakoś przekazują prawdę. Widać tą selektywność, widać to wybieranie, widać te czereśnienki na torcie, którzy wybierają, co chcą mówić, czego nie chcą mówić, manipulacje. To się zamieniło wszystko w propagandę. Człowiek myślał, że w Ameryce nie dożyje czasów propagandy. No jest czasy propagandy. 2020 rok, no to jest rok, można powiedzieć, wstydu. Rok wstydu i po prostu okaleczenia Ameryki. No są jakieś takie wyjątki, no ale to nie ma za dużo. Firmy technologiczne, firmy informacyjne, firmy społecznościowe traktują po prostu tych uczciwych Amerykanów, no i nie tylko Amerykanów, Polaków, cały świat, cała ta grupka urzędniczo-polityczna ciągle wpaja uczciwym obywatelom, że ci obywatele są po prostu ignorantami, nie znają się na niczym, że są nieodpowiedzialni. No i dożyliśmy do takich czasów, że po prostu barany i osły przewodzą lwom. Także, że jak to się stało?
wybory, 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 tak? Jednak decyzje na ten temat, kogo wybierać, no to jest ta cena, to jest ta cena. Ja mam nadzieję, że całe to lewactwo, że wszyscy Polacy, którzy głosowaliście na to lewactwo, zaczniecie myśleć, szczególnie w Ameryce, przyjeżdżając z socjalizmu, zacząć budować socjalizm, to jest straszne. Jednym z najbardziej oszukańczych, czy wrednych i perfidnych zachowań, no to była cała ta sytuacja dotycząca syna Joe Bidena. Joe Biden, no to jest zawodowy polityk, on 40-50 lat już żyje w polityce, ciężkie pieniądze brał od Ukrainy, ciężkie pieniądze brał z Chin. Po prostu to jest niezły mafiozo. Kretyński Joe Biden, Hunter Biden, narkoman, babiarz, on dzieci z jakimiś tam prostytutkami miał, z narkotykami go złapali w samochodzie. Zostawił komputer, nie zapłacił za reparacje, nie dał zadatku. Ten komputer został skonfiskowany, no według przepisów po paru tam tygodniach czy miesiącach. No i okazało się, że to jest jedna wielka bandycka sitwa. No i co gazety zrobiły? No teraz zaczynają pokazywać. New York Post, no to pokazał tą całą sytuację miesiące temu, ale żadna z gazeta, żadna z stacji telewizyjnych. No i to było w zasadzie wyrzucone na śmietnik w każdych stacjach, czy amerykańskich, czy europejskich. Nikt o tym w zasadzie nie mówił. Lewactwo mówiło, że to było oderwanie od rzeczywistości, że to było takie wiadomości, to nie są warte tego, żeby je pokazywać. Firmy technologiczne i te wszystkie platformy społecznościowe, no to one po prostu, no to nie zależało im na tym. Zależało im na tym, żeby to zlikwidować, żeby ta informacja się nie pojawiła. Także ignorowali to. Jakie by były efekty, jeżeli prawda by była widoczna, tak? Jakie byłyby efekty tych wyborów? Popatrzeć się, no to margines ilościowy tych ludzi, którzy głosowali w tych trzech podstawowych stanach, w Georgii, w Wisconsin i w Arizonie, no to które dały 37 głosów na 270 potrzebnych dla Joe Bidena, no to różnica, wiecie ile było? 43 tysiące ludzi na te trzy stany, na 37 głosów. Także jeżeli by było 50 tysięcy, no to na 150 milionów ludzi głosujących, no to jest jedna trzytysięczna, która w zasadzie zadecydowała o tym, że Joe Biden będzie prezydentem. Tak samo, no jest to śmierdząca sprawa, jest to po prostu wredne, że wszystkie te gazety i telewizja i prasa sprzyjająca Bidenowi wykończyła to przez 4 lata można powiedzieć pchali całą tą sytuację o szpiegach rosyjskich, o współpracy rosyjskiej. 4 lata to oszukaństwo pchali i nic w zasadzie się nie stało. No i teraz ciekawe jest, że lewactwo przyciąga Joe McCarthy'ego. No Joe McCarthy, no to jest można powiedzieć, no zwalczał cały ten sytuację polityczną w latach 1950. No i teraz zostaje bohaterem, można powiedzieć, lewaków. No to jest makabryczne. Druga sprawa, no to było to, co część republikanów
wypięła się, można powiedzieć, na Trumpa. Wypięła się na Trumpa, dlatego że no, nie poszła po linii politycznej, zniszczyła te pryncypia polityczne, wyrzekła, można się powiedzieć, partii republikańskiej i to jest właśnie straszne. No i trzeba głosować. W 2022 roku trzeba będzie głosować, w 2024 za 2 lata, za 4 lata. To, że coś tam się stało, no to wszyscy mają prawo zadecydować, tak? Wszyscy mają prawo zadecydować. Teksas plus kilkanaście innych stanów zdecydowało się na to. Innych stanów kontrolowanych, czy powiedzmy wybieranych republikańskich stanów. Oni poszli, no i byli popierani przez prawie połowę Izby Reprezentantów. No i poszli do Sądu Najwyższego. Dla Sądu Najwyższego zajęło to tylko 4 minuty. 4 minuty, żeby to wszystko wziąć, w zasadzie można powiedzieć zlikwidować. Nie patrzyli na fakty, patrzyli tylko na te procedury, patrzyli na te techniczne sprawy, no i odrzucili. To jest no, argument sam w sobie, czy to jest prawda, czy nieprawda, czy to ma podstawy, czy nie podstawy. No, Sąd Najwyższy w zasadzie powinien w imię ideałów konserwatywnych powinien podejść do zagadnienia, żeby wziąć ten jakiś taki mechanizm polityczny w swoje ręce i popatrzeć, tak, to jest prawidłowe, to nie jest prawidłowe. Jeżeli ma być jakaś poprawka i reparacja, no to trzeba zrobić to i tamto, no żeby te prawa obywatelskie były zachowane. No niestety zostało to zniszczone. No cena będzie taka, no bo Kalifornia Wybrzeżu Zachodnim. Oni na przykład, ciekawe jest, że pod względem zanieczyszczeń benzyny, oni mają jedną z najwyższych standardów na zanieczyszczenie powietrza i amerykańskie firmy, no wszystkie firmy produkujące samochody mają problemy, no bo muszą spełniać warunki Kalifornii. Mogłoby być troszeczkę niżej i mogłoby być taniej, no ale Kalifornia narzuciła to, że fabryki produkujące samochody robią wszystkie pod konto Kalifornii, pomimo że sprzedają w jakichś innych stanach. No i jaka taka sprawa trafi, ta sprawa trafi powiedzmy do Sądu Najwyższego, no to Sąd Najwyższy będzie miał spore problemy rozstrzygnąć, czy Kalifornia może ingerować w jakieś sprawy, czy finansowe, czy polityczne, powiedzmy, Teksasu. No teraz odrzucili, że Teksas nie może. Konserwatyści muszą jednak coś popatrzeć, no bo jednak ta sprawiedliwość, ten system federacyjny, no i te ograniczenia sędziowskie, no to teraz użyli to do jakichś takich krótkoterminowych celów, no ale to jest bardzo niebezpieczne, to się okaże za jakiś czas, co będzie. Te nowe normy się stabilizują. Myślę, że Ameryka się obudzi. Myślę, że ludzie dostaną jakiejś takiej werwy, dostaną jakiejś tej energii. Jest nadzieja, że komuniści nie zniszczą Ameryki. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Dziękuję, że głosowaliście na konserwatystów. Dziękuję, że głosowaliście na Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. To już za każdym razem mówię. Jedyne, co dzisiaj chcę skierować dla lewaków, dla socjalistów, dla tych, którzy głosowali
za Bidenem. No jeżeli się wyśmiewacie z tego, że ludzie chcą wiedzieć, czy było fałszerstwo, czy nie, no to znaczy, że nie macie żadnego honoru, bo jeżeli byście mieli honor, to byście nie wyśmiewali tego, tylko po prostu pozwolili udowodnić. No i wtedy konserwatyści, jeżeli byście udowodnili, że to jest jeden wielki pic na wodę, żadnego oszukaństwa nie było, no to moglibyście nas nazywać osłami. No ale niestety wy jesteście wredni, no bo nie pozwalacie dojść do prawdy. A niepozwalanie do dojścia do prawdy, no to prędzej czy później kopnie was w tyłek. Zdrowia dla wszystkich normalnych.